Witam serdecznie. Lecim. Lecim, tu odpowiadamy na pytanie. Pan Radosław. Oczywiście, że chcemy partię Pietrosjana. To bardzo solidny gracz. Przy okazji opowie pan o nim coś więcej. Pan tak ciekawie, pan Radosław mnie podpuszcza. Dobrze, panie Radosław, widocznie kwalifikuje się. Jeszcze raz, pan Radosław. Bardzo dobra analiza. Zawsze z dużym zainteresowaniem śledzę omawiane przez pana końcówki. Pamiętam, że podczas tej partii Duda był w dużym niedoczasie i musiał szybko reagować, co pewnie wymusiło błędy, a z drugiej strony sam do takiej końcówki doprowadził, więc chyba powinien wiedzieć, jak ją grać. Dziękuję, pozdrawiam, panie Radosław. Po pierwsze, Alochin mówił, że niedoczas może być takim usprawiedliwieniem, jak to, że ktoś był pod wpływem alkoholu, kiedy popełnił wypadek samochodowy. Więc to nie jest tłumaczenie. Natomiast inna rzecz, że w sytuacji stresu, a taką jest niedoczas między innymi, i zmęczenie, braki techniczne wychodzą. Natomiast czy powinien wiedzieć? Nie wiem. Nie wszystko można wiedzieć. Idziemy dalej. O i znowu, a pan Paweł. A pan Paweł Homan. Szachy, aha, w Tygrys. Szanowny panie Piotrze, jak miło pana znów oglądać. No panie Pawle, ja pana też zawsze miło oglądam i dziękuję za wspieranie finansowe. A jak miło oglądać Tygrysa Petrosjana. O ja myślałem, że mnie, panie Pawle. Ojejku, dobrze, posiada pan wiele partii w swoim archiwum. Czekamy na więcej, dużo zdrowia. No dobrze, to tak będę robił. Pan Janek. Duda osiągnął życiowy sukces, czyli wygrał Puchar Świata. Awansował do turnieju pretendentów. Nie. Do tego złoto mistrzostw Europy i dwa razy srebrny mistrzostwa świata w szachach szybkich. Ale no właśnie, cały czas problemy z grą debiutów. Panie Janku, przypominam, że Legal, Dekermal, który mata Legala dał wiek 85 czy 7 lat, nie pamiętam, nie twierdził, że to jest jego największe osiągnięcie w życiu. Jeszcze czekał. Myślę, że nie należy ograniczać naszego mistrza, arcymistrza. Niech osiąga jeszcze większe sukcesy. Cały czas są problemy z grą debiutów. Właśnie Tasiemca w dogrywce w finale Mistrzostw Świata wygrał z nim Maksimek Tasiemiec. No więc tu chcę powiedzieć, że no, to jest to, co mówiłem. Potrzebne jest wsparcie drużyny. Drużyny analityczne, nie pani psycholożki z tytułem profesora czy nadprofesora. Pani psycholożka nic nie pomoże, niech tam co dostanie krzyż zasługi. Potrzebni są analitycy debiutowi, tacy jak Radosław Wojtaszek, jak Grzegorz Gajewski. Na Rosjan bym nie liczył. Ich ciężka praca powinna być opłacona albo znaleźć podobnych fachowców jak ci dwaj, których wymieniłem, i płacić im porządnie za tę ciężką pracę. I wtedy mogą być sukcesy. To jest potrzebne. Bo praca analityczna musi iść w dwóch kierunkach. Pogłębianie repertuaru debiutowego i analiza partii przeciwników. A pani psycholożka nie wykona nawet z tytułem profesora żadnej pracy. Żadnych problemów psychologii szachowej pani psycholożka nie rozwiąże. No ale ja tam jej nie żałuję. Tylko lepiej te pieniądze, co idą na panią psycholożkę, wydać na analityków. Często mamy w wykonaniu Dudy grę na remi lub jakiś szalony wariant, który kończy się dramatyczną obroną. No to właśnie z powodu tych dramatycznych wariantów, które się kończą, szalonych wariantów, no nie ma, mógłbym powiedzieć, że nasz arcymistrz Jan Krzysztof Duda nie ma pryncypialnego repertuaru debiutowego. Można by pójść ciut dalej i powiedzieć, że w ogóle nie ma repertuaru debiutowego, że gra system pionków hetmańskich, buduje domek białymi, mało pryncypialnie gra. Nie wiem, z czego to wynika. Być może właśnie pracuje, przepraszam, nad nowym repertuarem debiutowym. Natomiast no, zakłócanie, znaczy no, ma taki styl gry.
ma taki styl gry, dobrze się czuje, doskonale liczy warianty, więc wywołuje burzę na szachownicy i tam się broni. I to jest bardzo dobra taktyka. W teorii wojskowej, w strategii wojskowej, w zależności od tego, która strategia jest, atakujemy 3 do 1 lub 4 do 1 i bronimy się 1 do 3 albo 1 do 4. Czyli do obrony potrzeba mniejsze siły. Pan Robert Ro. Dla mnie Duda gra dziwnie. No panie Robercie. No, dlaczego dziwnie? Przyznaję, że nie rozumiem jego stylu gry. Ktoś mógłby powiedzieć, że to nic dziwnego, bo to przecież arcymistrz. Nie. To nie jest uzasadnienie. Tylko, że zazwyczaj ta jego dziwna gra kończy się... Przepraszam pana, panie Robercie. Panie Robercie, nie można tak mówić. Tylko, że... Bo bardzo mało przegrywa. Chyba tylko Giry mniej przegrywa. No i Carlsen, bo to Carlsen. Ale bardzo mało przegrywa Jan Krzysztof Duda i dlatego proszę tak nie mówić. Brakuje mi u niego wzajemnej koordynacji figur. No coś w tym jest. Coś w tym jest, ale taki talent do koordynacji figur to mieli Smysłow, Capablanca, Karpow, Pietrosjan. To nie jest coś, co przychodzi z samego liczenia wariantu. Jego pozycje są bardzo często chaotyczne. Zaczyna w równej pozycji za dyma, po której staje gorzej, a potem dzielnie walczy, żeby nie przegrać. No nie wiem, czy tak. Natomiast no, jeżeli jest bokserem, znaczy tak jak bokser, Kulej taki był, który z Kubańczykiem podczas Igrzysk Olimpijskich 3 rundy się okładał. I z Węgrem też. I nie wiadomo, kto wygrał. A sędziowie mu dali zwycięstwo 3-2, o ile dobrze pamiętam. 2 złote medale. On się przez całe rundy okładał. Miał taki styl gry. Dobrze się w tym czuł. Jeżeli... O, tu pan pisze. Mówią, że Duda gra jak komputer. No gra jak komputer. Niesamowicie dobrze liczy warianty. Od małego dziecka pracuje nad zmysłem kombinacyjnym, więc narzuca taki charakter walki, który mu odpowiada. No. Dla mnie znakiem firmowym Dudy jest bandowe skoczki. Nie, to pan to tłumaczył, panie Obercie, bo to pan tak jakoś komputerowe tłumaczenie pan dał? Nie wiem. Problem z tym jest taki, że Duda nie jest komputerem i to bardzo często widać po finale jego partii. No nie, ja się, panie Robercie, nie zgadzam. Na przykład w tych szachach szybkich miał podejrzane pozycje, że tak się wyrażę, i przeciwników przekombinował. Przeliczył warianty lepiej od nich w tych szachach szybkich i błyskawicznych. No, w partii klasycznej, znaczy normalnym tempem, nie klasycznej, tylko partii granej normalnym tempem, to od razu widać, że inne tempa są nienormalne przy tej nazewnictwie. No, liczenie wariantów ma trochę mniejsze znaczenie niż w partiach szybkich, gdzie jest czas. Jak trafia na szachistę, który niekoniecznie chce z nim łowić rybki w mętnej wodzie, finał jest często opłakany. No, panie Robercie, myślę, że pan zbyt ostro ocenia naszego Jana Krzysztofa Dudę. No dobra, no nie ma więcej pytań. Nie ma. No to teraz puścimy sobie jakąś miniaturkę. Dawno nie było miniaturki. Debiut czterech skoczków. Partia czterech skoczków. Kto mi powie, dlaczego to się nazywa partia czterech skoczków? No tak się nazywa. Rubinstein nasz grał. Tu takie hiszpańskie wyskoki. Czarny powtarza. Biały nie może powtarzać, musi wymyślać. Oto pierwszy przykład, co będzie, kiedy przeciwnik powtarza. Tu, tu, tu.
Tu i po hetman D2. Ich po hetman D2 są kłopoty. Są kłopoty po hetman D2. Na przykład tak, tiu. I szaszka nie można powtórzyć i Maciusia nie można powtórzyć. A jak to było tu w partii? Szachutek. I hetman przyszedł na H6. Wielka niespodzianka. Szachutek. Jeszcze jeden. No trzeba go zbić. Król znowu uciekł, zwolnił linię H. I tu. I w ucho. I hetman jest przeciążony. Nie broni tych dwóch pól. I czarne się poddały. Myślę, że ta partia będzie tutaj dobrym przykładem. Dziękuję za uwagę.